Witam ponownie, Adrian Stankowski, to jest program Republika po południu. Jest z nami pan redaktor Artur Żak, nowy kurier galicyjski, prosto ze Lwowa, ale tym razem tylko niestety łączność telefoniczna. Witam serdecznie, panie redaktorze. Dobry wieczór, panie redaktorze. Witam telewizji Republika. Kłaniam się nisko. No to od razu zapytam, skąd ten brak połączenia wideo, bo zawsze łączyliśmy się z panem redaktorem, tak, że było widać pana redaktora. Czy to jest być może skutek jakiejś kolejnej rakiety, która trafiła w coś ważnego w okolicach Lwowa? Wydaje mi się, że nie. Z tego, co mogłem sprawdzić w internecie do tego momentu, jak miałem internet, to raczej nie było żadnego nowego ataku rakietowego tutaj na zachód Ukrainy. Niemniej jednak można to uznać jak najbardziej za efekt działań Federacji Rosyjskiej, bo podczas planowanych odłączeń prądu, a codziennie mamy takich kilka tutaj nawet we Lwowie, dochodzą jeszcze awarie związane z przeciążonym systemem, a także atakami na południu, wschodzie czy też centrum Ukrainy. Pamiętamy, ostatnio znowu był zmasowany atak, jeżeli się nie mylę, 26 dronów irańskich wypuszczonych przez Federację Rosyjską. Na szczęście nad Kijowem udało się strącić 18. Reszta niestety do swojego celu, niszcząc infrastrukturę, więc w jakim stopniu na pewno ten brak łączności internetu i prądu w moim wniosku jest związany z działaniami Federacji Rosyjskiej? Panie redaktorze, bo to jest 300. dzień tej wojny, który no, te 300. dzień no, upływa pod znakiem właśnie ataków na infrastrukturę krytyczną. Za chwilę święta, wygląda na to, że będzie no, zimno i dosyć ciemno na Ukrainie. No, jestem przekonany, że tak. I to w wielu miejscach na Ukrainie. Oczywiście są miejsca, w których jest bezpośrednie zagrożenie życia obywateli ukraińskich, bo są miejscowości, które nie mają całkowicie dostępu do prądu, a to się wiąże też z brakiem dostaw ciepła do mieszkań, czy też ogrzewania piecami indywidualnymi, które też potrzebują zasilania niestety energią elektryczną. Ukraina organizowała ewakuację jeszcze parę miesięcy temu, przygotowując się, mając w perspektywie właśnie takie działania ze strony Federacji Rosyjskiej. Z drugiej strony są obywatele, którzy twierdzą, że nie wyjadą. To nawet ze 3 dni temu czytałem raport Międzynarodowej Agencji do Spraw Migracji. Tylko 7% Ukraińców deklaruje, że opuściłoby miejsce zamieszkania w sytuacji trwałego braku dostępu do mediów. A dwóch z trzech w ogóle nie bierze pod uwagę, nawet jeżeli dostęp do mediów będzie długotrwały i bez perspektywy odnowienia. Więc z jednej strony to są takie informacje ku pokrzepieniu serc, w sensie takim, że ten duch Ukraińców, nawet społeczeństwa ukraińskiego jest bardzo wysoki. Niemniej jednak z drugiej strony to sprowadza bezpośrednie, tak jak mówiłem, zagrożenie na życie tych obywateli. No to w tym przypadku władze nie mogą podjąć decyzji o przymusowej ewakuacji. Oczywiście były przymusowe ewakuacje, ale to były ewakuacje na terenie linii frontu. A szczerze mówiąc, jak znam sytuację od ludzi, od ukraińskich żołnierzy, to nawet w całkowicie zrujnowanych miejscowościach, które są bezpośrednio pod ostrzałem rosyjskiej artylerii lufowej i gdzie są prowadzone działania wojenne, nadal ludzie pozostają. Tak, święta będą ciężkie. Władimir Putin przyznał się dzisiaj do problemów, do poważnych problemów w 4 ukraińskich regionach, to znaczy we wszystkich, które był uprzejmy zaanektować, bo powiedział tak: sytuacja w Donieckiej Republice Ludowej i Ługańskiej Republice Ludowej, a także w obwodzie chersońskim i zaporowskim jest niezwykle trudna, tak mówi
Władimir Putin. To jest, tak się zastanawiam, bo tych walk jest bardzo dużo. Szczególnie są zaciekłe walki o Bachmut. Dlaczego Rosjanie uparli się na ten Bachmut? Zacznę od czegoś trochę innego, ale obowiązkowo, panie redaktorze, dojdę do tego Bachmutu. Te oświadczenia Putina mnie oczywiście zaskoczyły. Przecież nie ma już Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej. Przecież te twory quasi-republiki zostały wchłonięte do Federacji Rosyjskiej. I to jest, tak federacja to określa, subjekt prawa Federacji Rosyjskiej. A dlaczego Bachmut? No moim zdaniem Bachmut może być jedynym sukcesem w ostatnich miesiącach. Co prawda większość specjalistów twierdzi, że w najbliższe tygodnie nie ma takiej możliwości, żeby Bachmut padł, ale no, Putin musi jakikolwiek sukces swoim obywatelom przedstawić. Między innymi ten wyjazd na Białoruś był kolejnym takim sukcesem pokazującym, że prezydent jest aktywny, że prezydent wyjeżdża, prezydent działa, że jest intensyfikacja procesów łączących Białoruś z Federacją Rosyjską w państwo, w tak zwane zbir, państwo sojusznicze, jak to też określa Federacja Rosyjska i zresztą reżim białoruski. Więc moim zdaniem to jest próba pokazania jakiegokolwiek sukcesu. Większość Rosjan nie ma bladego pojęcia o tym, gdzie ten Bachmut jest na mapie. No ale można to przedstawić ładnie w mediach, jak to wyzwolono mieszkańców. Chociaż z tego co wiem, to tam nie wiem, czy już jest to, co wyzwalać. Panie redaktorze, pan uprzedził moje pytanie dotyczące wizyty Putina na, aż do nie tylko, bo to i Szojgu, i Ławrow się wybrali się całą kamandą na Białoruś. To oczywiście tworzy wrażenie jakiejś tam prowadzenia polityki międzynarodowej, ale zasadniczym pytaniem pozostaje, czy powstanie, czy z powrotem będzie atak ze strony Białorusi na Ukrainę. Oczywiście to jest niewykluczone, chociaż większość specjalistów informuje o tym, że żeby zgromadzić, zebrać, zgrać uderzeniowe ugrupowanie, które jest w stanie nawet częściowo skutecznie uderzyć od północy na Ukrainę, musi minąć co najmniej kilka tygodni, niektórzy nawet mówią o miesiącach. Oczywiście Putin od wielu miesięcy namawia Łukaszenkę do wzięcia udziału w tej aferze zwanej operacją specjalną i prawdopodobnie Łukaszenko by chętnie w tym uczestniczył, ale tylko wtedy, kiedy Ukraina padła w ciągu tych 10 dni planowanych przez dowódców rosyjskich. Wtedy na pewno by chętnie stanął na paradzie wyzwolenia, czyli na defiladzie, żeby stanąć obok Putina. Teraz na wszelkie możliwe sposoby dotychczas Łukaszenko próbuje się z tego wymigać. No, teraz dostał Iskandery i S-400, które ponoć już stanęły też na dyżur bojowy, czyli są jak najbardziej w użyciu Białorusi. Ale czy zaatakuje? No, moim zdaniem Łukaszenki, a to jest wyjadacz polityczny w odróżnieniu od Putina, bo co można wiele mówić o Łukaszence, ale to jest jednak polityk. Pierwsze swoje wybory Łukaszenko wygrał w prawdziwych wyborach. On zdobył ten mandat, zdobył fotel prezydenta Białorusi. Putin został namaszczony, więc różnica i Putin tak naprawdę żyje permanentną kampanią wyborczą, a Łukaszenka wie, z czym to się jeje, czym mu to grozi. No, z drugiej strony Putin i reżim Kremla, Rosjanie mają wiele, no niestety, złych atutów w kieszeni przeciwko narodowi białoruskiemu, no i zresztą tak naprawdę wszystkim ludziom, którzy w jakikolwiek sposób miłują pokój, postęp, no cywilizację. No, przepraszam za tak górnolotne słowa, ale inne słowa niestety nie przychodzą mi do głowy. No właśnie o tę cywilizację chciałem zapytać pana redaktora, bo pani redaktor Simonian, szefowa Russia Today, nie wiem jak to nazwać, czy to jest, no jest telewizja, może uprzejmie to nazwijmy, do Władimira Putina zwróciła się z takimi słowami: dziękuję za zabijanie tych kanibali. Jak pan to skomentuje?
Nie no, trudno jest to komentować. Akurat to mnie nie dziwi. Panią Margaritę Simanian obserwuję od dosyć dawna, od wielu lat. Oczywiście teraz ona się zrobiła jeszcze bardziej krwiożercza niż była. Czołowi propagandyści próbują przeskoczyć jeden drugiego, żeby się przysłużyć reżimowi. Tak jak powiedziałem, to nie jest pierwsze tego typu stwierdzenie pani Margarity Simanian. Jeżeli pani Zacharowa może pozwalać sobie na podobne wypowiedzi, będąc rzecznikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, to czemu pani dyrektor Media Holdingu, tak, bo Russia Today ma naprawdę zatrważającą ilość emanacji, bo to nie tylko telewizje, to są portale, nie wszystko też jest pod marką Russia Today, więc... I to jest struktura, która od lat działa nie tylko na terenie Rosji, zresztą ona została stworzona, żeby działać poza terenem Rosji, przeważnie w krajach zachodnich. Tak, tylko że tak się zastanawiam nad stanem umysłów rosyjskich, bo w takim propagandowym programie w Rosji rozważano kwestię, czy prezydent Zełenski jest samym szatanem, czy może jakimś pomniejszym diabłem. No już jakiś krąg kolejny szaleństwa wygląda, ale to troszkę staje się jakaś kwestia mistyczna tam dla przynajmniej propagandystów rosyjskich. No tak, już parę miesięcy temu zresztą propagandyści rosyjscy próbują stworzyć mit wojny ojczyźnianej, a do mitu wojny ojczyźnianej jest potrzebny pewien rodzaj okultyzmu. Tak jak Stalin, widząc, że przegrywa wojnę z Niemcami, odtworzył niejako cerkiew prawosławną, bo zrozumiał, że tylko i wyłącznie hasłami rewolucji internacjonalistycznej, rewolucji komunistycznej nie przyciągnie tych żołnierzy na front. Tak też ci też próbują odgrywać taką rolę. Najbardziej śmieszne to jest to, że oni sobie nie zdają sprawy, że jednak Putin to nie Stalin. Rosja 2022 Rosji to nie Związek Radziecki. Nawet w czasach II wojny światowej. Oni próbują nieudolnie odgrywać właśnie rolę takich niesławnych przywódców bolszewickich z czasów II wojny światowej. Oczywiście jeszcze to okraszając jakąś taką zwypaczoną, chorą, czasami chorym okultyzmem. Chociaż nie wiem, czy jest nie chory okultyzm, bo akurat trochę chyba się zapędziłem. To ciekawe, bo w Niemczech też ruch nazistowski też się z okultyzmu jakoś tam wywodził. Zostawmy to, panie redaktorze, bo chciałem zapytać jeszcze o kolejny pakiet sankcji na Rosję. Został uzgodniony. No, jakoś bardzo rewolucyjny on nie jest. Jak zostało to odebrane na Ukrainie, jak zostały odebrane też te limity cenowe na gaz? Polska domagała się no jak najniższego tego limitu. Wyszło jak wyszło, może tak powiem. No niestety po raz kolejny Ukraińcy, w tym i ja, przeżywamy pewien dysonans poznawczy. Bo z jednej strony ukraińscy obywatele dziękują państwu. Dziękuję za kolejne ograniczenia, które są wymierzone w Federację Rosyjską, ale za każdym razem te nadzieje trochę się rozbijają o rzeczywistość. Niestety możemy mówić właśnie o tej górnym pułapie na ropę, którym okazało się, że indziej tak kupują nawet bez tego pułapu. Kupują ropę niżej tego sufitu cenowego, który też daje Rosji minimum 100 miliardów dolarów rocznie, które ona może wykorzystać między innymi na bombardowanie, ostrzeliwanie, czy też amunicją krążącą typu szachet, czy też rakietami balistycznymi, czy rakietami sterowanymi, czy też właśnie wysyłać na śmierć swoich żołnierzy, ale którzy niemniej jednak strzelają i zabijają też Ukraińców, pomimo tego, że mocowo giną na Ukrainie. Stać ich też będzie dzięki tym pieniądzom na szkolenie co najmniej 150 tysięcy rezerw, które w tym momencie są szkolone po tej ostatniej mobilizacji, które no, będą użyte, bo nie po to się zdejmuje z konserwacji sprzęt wojskowy. Niech będzie, że stary, ale niemniej jednak on też działa i też zabija
i nie po to się szkoli tych żołnierzy, żeby ich nie użyć na którymś odcinku frontu. No niestety, zawsze liczymy na więcej, ale tutaj dobrze wszyscy się orientują. Jeśli chodzi o Unię Europejską, to w większości przypadków to musi być konsensus. No, w tym przypadku na pewno musi być konsensus. No i sporo krajów przy uzgadnianiu chce coś sobie ugrać. Jeżeli się nie mylę, to Holandia, czy też Belgia, tutaj mogę się pomylić, od razu przepraszam, wygrała na przykład, ugrałam, użyję może tego słowa, brak sankcji na obrót rosyjskimi brylantami, czy też właśnie diamentami bardziej. A wiemy, że te kraje są, tam się toczy życie właśnie związane z tą branżą, a to jest naprawdę też istotny element budżetu Federacji Rosyjskiej, więc jeżeli poukładać te wszystkie puzzle, to Rosja jeszcze będzie mogła długo terroryzować Ukraińców, zresztą nie tylko Ukraińców. Smutne to bardzo krwawe brylanty w Holandii i Belgii, bo to chyba jednak, chyba Belgii to dotyczyło, ale też do końca nie pamiętam. Pan redaktor Artur Żak, Nowy Kurier Galicyjski, w 300. dzień wojny, tej gorącej wojny na Ukrainie, bo wojna na Ukrainie toczy się od 2014 roku, zawsze trzeba to przypominać. Bardzo serdecznie dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję pięknie, kłaniam się nisko, wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. A państwa zapraszam na serwis informacyjny. Michał Trześniewski już czeka na spotkanie z państwem.